CRS Media. Przewodniczącego Rady Miasta. I ten pan dba, żeby dużo pieniążków trafiło do naszej placówki. Aha, czyli przy okazji jeszcze, no dobrze, i żeby dzieci bawiły się pięknymi zabawkami, żeby sale były najpiękniejsze. No i jeszcze będziemy właśnie prosić tego pana, żeby jeszcze nam wygospodarował pieniążki na plac przedszkolny. Żeby były piękne zabawki również na placu przedszkolnym, prawda? Poproszę. Dobrze, bardzo dziękuję pani dyrektor, świetnie, to świetne połączenie. Darek Maciek, przewodniczący Rady Miasta Ostrołęki. Drogie dzieci, jestem tu po to, żeby wam przede wszystkim podziękować, że przygotowujecie ozdoby na Wigilię Miejską. Mam nadzieję, że tam spotkamy się wszyscy, tam to znaczy na scenie przy kupcu, między handlowcami. W niedzielę, nie w tą, tylko w następną, 23 grudnia o godzinie 13. Zapraszam serdecznie. Będzie to Wigilia Miejska, szopka świąteczna. Do tego będą żywe zwierzątka, jak kozy, owce, tarpan będzie. To nie samochód, będzie nawet takie zwierzątko, które jak się zdenerwuje, to bardzo mocno pluje i trzeba uważać. Właśnie, będzie lawa, no właśnie. Także jeszcze raz, przyjmijcie serdeczne podziękowania za ten wystrój choinki. Pozwólcie, że najpierw pani dyrektor wręczy taki kalendarz. Bardzo dziękuję za to zaangażowanie. Proszę bardzo. Śliczne, zobaczcie. Znacie ten znak? Polska. Ale jeszcze. Prawie Polska, ale jeszcze. Ale. Właśnie. Herb Ostrołęki. Wspaniale. Mam dla was, a w podziękowaniu przyjmijcie od Rady Miasta, jeśli można, takie skromne prezenciki, dobrze? Bardzo proszę. I serdecznie zapraszam na Wigilię. Będzie coś słodkiego, będą zwierzątka. Proszę bardzo. Proszę. Proszę. Chwileczkę dojdę wszędzie. Proszę. Muszę powiedzieć, że nasze dzieci są bardzo zaangażowane w takie uroczystości wszelkiego rodzaju miejskie, ale ciśnienie.